Dzieci, nie czas dziś na kawały i na żarty płoche. Dziś sobie o rodzicach pogadamy trochę. Zwykle bywa ich para, jeśli się nie mylę. Jak się porozwodzą, jest dwa razy tyle. Przeważnie są małżeństwem, żeby nie rzec rzadka. Żeńska część rodziców nazywa się matka. Ona wiąże swe życie z konkretnym ojcem. Męską część rodziców nazywamy ojcem. Matka, gdy was rodziła, pragnęła być tatą, a tato z tego bólu był pod dobrą datą. Potem wspólnie stwierdzili, wpatrując się w dziecię, że dotąd piękniejszego nie było na świecie. Spokój, dzieci, nie skaczcie, nie czujcie się w niebie. W gruncie rzeczy was chwaląc, wychwalają siebie. Jeśli ojciec ci schlebił, to skąd się to wzięło? Stąd, że jesteś cudowny, boś ty jego dzieło. Bardzo dziwni w tych sprawach są ludzie dorośli. Matka także ma słabość do swej latorośli. I oto fantastyczny punkt wyjściowy macie. Trzeba umieć wygrywać. Mamę przeciw tacie. Głupie dziecko przegapia ten moment, a liści mądre ma z niego radość i liczne korzyści. Połowa twych rodziców jest bowiem gotowa mieć zawsze inne zdanie niż druga połowa. Nie bierzcie strony ojca ani strony matki. Najlepiej być bezstronnym, moje drogie dziadki. A w ogóle rodziców trzeba trzymać ostro. Jak masz brata, to z bratem, jak siostrę, to z siostrą. Bo inaczej rozpuszczą się do takich granic, że gotowi są dzieciom nie pozwolić na nic.